Od wielu lat, mógłbym powiedzieć od zawsze, samorząd województwa mazowieckiego doskonale rozumie, jak ważny jest to obszar naszego bezpieczeństwa. Na drodze to bezpieczeństwo jest ważne niezależnie od innych elementów. Współpracujemy z samorządem województwa mazowieckiego, pozyskując granty na działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Jako fundacja działamy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Preferujemy formę nauka przez zabawę, więc korzystamy z różnego rodzaju symulatorów do tego, żeby uświadamiać, żeby szkolić i żeby mówić o bezpieczeństwie i pokazywać, jak bardzo jest to ważne. Symulator dechowania generalnie to jest, nazwijmy to, pewnego rodzaju slow motion, prawda? Czyli jakby każdy etap tego zjawiska odczuwamy w sposób taki doskonały i uświadamiamy sobie, że tak na dobrą sprawę, jeżeli mam dobrze pas zapięty, to bardzo skutecznie minimalizuje ryzyko. Jedną rzeczą jest zapiąć pas, a drugą jest zrobić to w sposób bezpieczny i świadomy. Pas powinniśmy zapinać tak, żeby on był zapięty jak najbliżej naszego ciała, żeby przechodził na dole przez kolce piętrowe, tutaj szedł przez klatkę piersiową, nie zsuwał się z ramienia i nie szedł za blisko szyi. Musimy pamiętać, że w takim okresie zimowym, jesiennym, wtedy kiedy jesteśmy w grubych kurtkach, my nie możemy zapinać tego pasa na kurtkę. My pokazujemy w warunkach kontrolowanych, jak w rzeczywistości wygląda wybuch poduszki powietrznej, z nadzieją, że uruchomimy taki system zapobiegawczy. Czyli będziemy robić na drodze wszystko, żeby rzeczywiście nigdy z tej poduszki nie musieć skorzystać. Nam się wydaje często, że we współczesnych samochodach mamy tych poduszek kilka, często kilkanaście, więc jakby jesteśmy super chronieni. Osoby postronne, świadkowie uważają, że pali się sama w samochodzie, natomiast to jest ten gaz, który ulatnia się z wystrzelonej poduszki powietrznej. Też pokazujemy, żeby zwracać uwagę. Cieszę się, że tu właśnie tutaj na Mazowszu przy wsparciu samorządu województwa mazowieckiego możemy realizować skutecznie nasze cele. Nie warto zapominać też o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Podział bojowej jednostki jest w trakcie ćwiczeń z zakresu ratownictwa wodnego z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu drona do działań podwodnych. Drony podwodne to jest nowość na polskim rynku. Jego zanurzenie to jest 100 metrów. Może wypłynąć od miejsca startu w zależności od długości kabloliny od 100 do 300 metrów, co pozwala na dość spory obszar poszukiwań. Ma oświetlenie wbudowane. Możliwe jest wykorzystanie tego urządzenia do wyciągnięcia osoby, która znajdzie się pod wodą. Tym chwytakiem, który umożliwi złapanie takiej osoby za jakiś element ubrania i wyciągnięcie jej na zewnątrz, przy pomocy kabloliny, na której ten dron się znajduje. Jednostka nasza zrzesza 56 druhów, którzy są uprawnieni do działań ratowniczo-gaśniczych. Jednostka średnio rocznie interweniuje przy około 200-300 zdarzeniach. W rejonie jednostki znajdują się akweny, na których również dochodzi do zdarzeń, gdzie niezbędne są działania na wodzie z zakresu ratownictwa wodnego. Do tego na wyposażeniu jednostki znajduje się łódź ratownicza z silnikiem zaburtowym. Dodatkowym wsparciem Urzędu Sejmiku Województwa Mazowieckiego został zakupiony dron ratowniczy do działań podwodnych, który będzie wykorzystywany na terenie powiatu pruszkowskiego, ale również w ramach kompanii powodziowej Piaseczno, w której jesteśmy ujęci, może być zadysponowany do działań na terenie całego województwa mazowieckiego. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZ w Warszawie zajmuje się oczywiście niesieniem pomocy wszystkim cywilom. Znajduje się w strukturach Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jedną z komórek organizacyjnych jest Szkoła Ratownictwa, która zajmuje się przede wszystkim doskonaleniem zawodowym służb medycznych, wszystkich medyków, którzy jeżdżą w karetkach, oraz propagowaniem zachowań prozdrowotnych, zachowań związanych z niesieniem pierwszej pomocy wśród młodzieży o
osób dorosłych i nawet dzieci, jeżeli mówimy tutaj o przedszkolach. Każdy z nas może zostać ratownikiem. Musimy tylko znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. W słowie bezpieczeństwo znajduje się bezpieczeństwo osoby poszkodowanej, osób postronnych i nasze. Poprzez trzy bodźce zadawane osobie poszkodowanej, czyli bodziec werbalny, głosowy, bodziec bólowy i bodziec ruchowy, oceniamy, czy osoba reaguje, czyli jest przytomna. Następnie należy ocenić oddech u osoby poszkodowanej. Przystawić swoje ucho tak do osoby poszkodowanej, aby widzieć klatkę piersiową. W tym czasie 10 sekund, które poświęcamy na ocenę oddechu, musimy zwrócić szczególną uwagę na klatkę piersiową, a więc obserwujemy ją, wysłuchujemy i czujemy powiew powietrza na naszym policzku. Jeśli osoba jest nieprzytomna i nie oddycha, wezwij służby ratunkowe i rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową. Zwróć uwagę, aby ułożyć ręce na środku klatki piersiowej. Zacznij od 30 uciśnięć na głębokości 5-6 cm. Zalecane tempo to 100-120 uciśnięć na minutę. Natomiast jeżeli mamy sytuację, gdzie podczas wykonywania czynności ratunkowych też donosi nam AED, powinniśmy zwrócić uwagę na to, że aby jak najszybciej włączyć to urządzenie, okleić pacjenta, co spowoduje przejście urządzenia w tryb analizy rytmu serca i w ten sposób doprowadzimy do jak najszybszego wyładowania osoby poszkodowanej. Nie powinniśmy się bać. Zawsze każde z urządzeń będzie posiadać charakterystyczny przycisk do włączenia takiego urządzenia, a następnie oczywiście będziemy starali się postępować zgodnie z jego zaleceniami. Czego się spodziewać przy pierwszym użyciu AED? Przede wszystkim takie urządzenie będzie nam mówić krok po kroku, abyśmy odsłonili klatkę piersiową, abyśmy wyciągnęli elektrody, abyśmy je przykleili w danych miejscach zgodnie z piktogramami. W momencie, gdy to zrobimy, takie urządzenie przejdzie do analizy rytmu serca i następnie powie nam, czy defibrylacja jest zalecana, czy nie. Następnie będzie nam oczywiście nas instruować o tym, czy mamy wykonywać dalej czynności resuscytacyjne u osoby poszkodowanej w zależności od rytmu, który rozpozna. Automatyczne defibrylatory zewnętrzne możemy znaleźć w miejscach ogólnodostępnych. Lotniska, teatry, szkoły, stacje metra, szpitale, przychodnie. Wygodne rozwiązania proponują nam aplikacje, które wykrywając naszą lokalizację są w stanie pokierować nas do najbliższego urządzenia. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wspiera działania Szkoły Ratownictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie. W ubiegłym roku, 2023, zrealizowaliśmy wspólnie dwa projekty. Pierwszy dotyczył doskonalenia, czyli szkoleń, seminariów, kursów dla osób medycznych pracujących w zespołach ratownictwa medycznego. Natomiast drugi projekt dotyczył szkoleń z zakresu wprowadzenia do medycyny taktycznej, który był kierowany do strażaków OSP, ludności cywilnej z naciskiem na ludność ukraińską.